witam wszystkich wiksiarzy! Zelma na YouTubie! Dawaj suba, witaj w klubie! Ja całą prawdę nawijam na uszy. Nie podasz wody mi, to będzie suszyć. Dam sobie radę, bo zaradny chłopak jestem. Radziłem sobie z ludźmi poradę. Ja całą prawdę nawijam na uszy. Nie podasz wody mi, to będzie suszyć. Dam sobie radę, bo zaradny chłopak jestem. Radziłem sobie z ludźmi poradę. Przeżyłem bardzo wiele, powiedzieć ci nie powiem. Nie mówię żonie, to dlaczego mówić sobie mam. Nie mówię, że sam dźwignę, będę to w środku dusił. Lecz przyjdzie czas, żeby w końcu to wykrztusić. Ej, nie to, że chcę cię zmusić, byś stał się taki jak ja. To prosta rada, gdzie u kogoś coś nie bangla. Nie chcę być gangsta, bo chyba już wyrosł. Cześć, witajcie. Dzisiaj jest 8 marca. Zapomniałem kupić kwiatów. Ale będzie trzeba to zrobić później. Mamy godzinę przed 6 rano. Mamy przymrozek 7 stopni. Więc będzie to idealny termin na dokończenie pierwszej dawki saletry. Mamy Anvistar w tym roku 34,4. Taka sekundka jeszcze odnośnie tych ostatnich wydarzeń. Najbardziej co mnie rozbroiło na tych pierwszych protestach, jak te protesty były oddolne, tam pojechało się do tej Warszawy, patrzysz, a tam Wójcik na scenie, a te protesty oddolne. Dla mnie to był taki pierwsze, kurczę, mówię, co tam się dzieje, ale miejmy nadzieję, że to w dobrym kierunku pójdzie. Ja się w wielu kwestiach odnośnie tej nagonki na Ukrainę nie zgadzam i ja nie będę tego ukrywał. Uważam, że to tylko wzmacnia pozycję Rosji, a to nie jest dobre. Ale to jest tylko moje zdanie i nie będę tego tematu jakoś mega daleko i długo ciągnął. Natomiast martwi to też w jakiś sposób, jaka jest odpowiedź tej Ukrainy, tak? Bo Zełenski gdzieś tam na forach międzynarodowych mówi o tym, jak Polska blokowała granice i tego typu tematy, także to jest bardzo chore i przykre. Ale już nic na to nie poradzimy. Najbardziej martwiące moim zdaniem jest to, że podczas protestów w Warszawie doszło do tych zamieszek i przez kogo to było zrobione, podejrzewam, że się nie dowiemy, a nawet jeżeli się dowiemy, to nie wiem, czy to ma takie duże znaczenie, bo protest w Warszawie, cała telewizja, wszyscy trąbią, a w międzyczasie teoretycznie ćwiczenia wojskowe i po wioskach, kurcze, czołgi jeżdżą. I może dla kogoś, bo wczoraj z kolegą rozmawiałem, Łukasz, pozdrawiam cię, Łukaszu, że dla niego gdzieś tam czołgi jeżdżące przy gospodarstwie to jest normalne. To dla mnie, na naszych terenach jeżdżące czołgi, oczywiście tych filmików tutaj nie będę publikował, bo to nic dobrego, natomiast to nie jest normalne, nie? To tylko takim rozpoczęciem i już zostawiamy te tematy, których nie lubię,
I nie będę tego ciągnął, także idziemy po maszynę i jedziemy do Marcina się pakować pakować z nawozami. Tak, wczoraj musiałem przerwać, bo jeszcze będę tu robił z nierdzewki o rurowanie do tego balastu, mniej więcej właśnie w ten sposób to ma być, ale kąt jest ciężko tutaj dobrać, mam rurę polerowaną. Pytaliście o wymiary tego balastu, jak to tam, w sensie wiesz, o projekt czy coś takiego. No nie ma możliwości takiej, jakby ja was bardzo lubię, bardzo szanuję jako widzów, ale też szanuję jakby swoją pracę i pracę ludzi, z którymi współpracuję w tych tam kwestiach niektórych. Także jest możliwość zamówienia takiego balastu w sensie gotowego do wyspawania. To będzie taka możliwość, czy tam no istnieje taka możliwość, ale ja nie będę ukrywał, to będzie w granicach bliżej 3, o sam materiał, mówię o samym materiale i mówię o materiale bez nierdzewki, nie? To jest w okolicach 3000 zł. Każdy musi zarobić, to jest wszystko palone jak klocki, tak? Czyli w zasadzie zostają ci jakieś tam zawiasy po docinanie tego na kąty. W zasadzie, co będzie trwało tydzień, żeby to wyspawać. Także nie, to ja wcześniej taki balast uspawam i sprzedam, niż te wymiary będą podane. Jakby no proszę mnie zrozumieć, ale to tak w ten sposób działa. Ten balast trzeba zaraz odpiąć, ja muszę wziąć kurtkę. Także no materiał, nie? Materiał i to tam bez lampek, bez takich rzeczy. Materiał, stal. W okolicach tam, jakby ktoś chciał, to nie ma problemu. Gotowe klocki w okolicach 3000 zł. To można pomyśleć, jeżeli ktoś mówi, że za drogo. No to niech sobie spawa od ręki, tak? Niech to tnie kątówką, niech się nażre opiłków i wtedy będziemy mogli tam rozmawiać. Ja nie mówię, że to nie jest możliwe. Oczywiście, że można sobie wyciąć to kątówką. Natomiast no tak to wygląda, tak? Jest częściowo tam jest użyta stal S255. Także to nie jest robione jak inne balasty gdzieś tam na sztukę, wszędzie jest użyta blacha trójka. Trójeczka jest tak samo dana na spód, a nie jak kupujesz balasty i one gdzieś są po prostu wiesz, gdzieś dwójeczka albo tam, nie wiem, no pewno dwójka czy trójka gdzieś tam z boku, od góry zaspawane na sztukę, zalane jakimś tam słabej jakości betonem. Nie, ten akurat jest spoko, to w sumie zastanawiam się, czy to też będzie na sprzedaż, ten akurat. Tutaj będzie taka skrzynka, o, ta skrzynka będzie płaskownikiem jeszcze przykręcona, bo żeby po prostu tu miejsce było, nie? Także o, duża skrzynka i to będzie właśnie tutaj do tej blachy wyciągane, przykręcone. Tamten jeszcze jest właśnie do dokończenia. O, to jest takie kurcze, przykre to pole, dosyć mocno. Bo meliorację popierdzielili tutaj. Jest tak średnio, bym powiedział, średnio. Więc tak pojedziemy sobie. Już w ogóle nie wjeżdżam, bo to nie ma sensu. Dorzucimy później, rzepak jest na oborniku. Tam potem przy bagnie, no zobaczcie jaki jest poziom wód, nie? Że nie ma co tu w ogóle sensu się babrać w to. Tam cofnę,
do miejsca, do którego będę musiał się to, ten, do miejsca, do którego będę się topił. Tutaj może, no ile ja go mam, okej. Na różowym, znaczy na tym. Tak, tutaj mamy akurat reforma bezorkowo po rzepaku. Też jestem ciekaw jak ten Kvernelant, czy ja go w ogóle zdążę opanować. No ale muszę go zdążyć opanować, już go tam zacząłem rozbierać trochę. Już mam nadzieję, że będę mógł też poograniczać trochę te ilości kilogramów na metr. Tam już obornik, tutaj będę jeszcze, jeżeli dzisiaj zdążymy, to jeszcze dzisiaj może z wami pojadę, w sensie z kamerą, jeszcze parę przyczep, tam dwie, trzy przyczepy może się uda przewieźć. Ale chcę, ojciec chce powzmacniać tam jeszcze tą HL-kę i już chyba, o, tutaj jest trochę wody. Już tylko na jedną przyczepę dzisiaj pojadę, bo ostatnio się zakręciłem, miałem jechać, czy tam ze dwie, cztery przyczepy przewieźć. Ale pojechałem na szkolenie z buraków cukrowych, patrzę, a tam kumpel mówi, a to ty nie jesteś po obornik. Mówię, kurde, zapomniałem. Za dużo na głowie trochę tam było. Latałem sobie po nocach jeszcze właśnie z tym balastem tworzyłem. No także jeżeli tutaj to powysiewam, to bym chciał jeszcze może właśnie pojechać tam jedną, dwie przyczepki przewieźć na to pole, bo tu ma być burak. No i co? No i ładnie, no nie? Tu 13 hektarów, mam nadzieję, że mi starczy, jeszcze dyszka mi zostanie i będę po około 200, tam 215 kg tą pierwszą dawkę miał rzuconą, potem kolejna dawka to będzie dobicie do jakichś tam o jakieś 100 kg czystym w RSM-ie rzepaki na jakieś 100, myślę 70, myślę, że tak, 150-170, a jak wyjdzie w praktyce, to zobaczymy. A zboża to sobie podzielę na dwie dawki, jeszcze nie wiem. Muszę tam zobaczyć jak to będzie wychodziło. No i tyle, tutaj jest suche, suche pole, także już jakby jeszcze jedno mam takie gorsze do zrobienia. No i nie wiem, no myślę, że termin jest odpowiedni, chociaż mam takie lekkie przeczucie, czy nie za szybko. Czy nie za szybko, trochę jak na nasz teren. Dobra, przejechaliśmy najgorsze pole. Będzie trzeba to potem tam trochę zagarnąć. O, także dzień zakończony, siew nawozów zakończony sukcesem, można powiedzieć. Nigdzie nie musieli mnie wyciągać, także nadzieja. Zapisuję sobie tylko notatki na rozsiewacz jak na pulanie 34,4. Widzisz, tutaj jest 60, a z tamtej strony niestety, ale dwie kreski, czyli 50. Trzeba by było to wyregulować, być może na siłowniczkach, na wkrętkach, tak? Czyli tutaj ustawiam dwie kreski mniej, tu nawet jest napisane, i wychodzi to 217-220 kg, 11 i dzisiaj 8, tak? Zaraz wam powiem, 11 plus 8, 19 na razy 600. Nie. Ile dzisiaj? 12 chyba worków. Tak, 12, a wcześniej było 11.
613 800 na 63, 219 kg na hektar. No i to trzeba zapisać i będziesz pan zadowolony. Dobra, trzymajcie się, na razie.